9 stycznia zapraszamy do wspólnej zabawy na wielkim balu sportowca. Tylko u nas. Transmisja live. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Występ w Hongkongu był istotny z kilku powodów. Najważniejszym był fakt, że można było tam wywalczyć kolejne punkty w rywalizacji o Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro w 2016 roku. Mówiliśmy w naszym portalu o organizacyjnych problemach Gaworskiego. Zawodnik klubu szermierczego Wrocławianie nie miał funduszy na starty w najdalszych miejscach globu, gdzie trwa batalia o awans na Igrzyska. Na szczęście pojawiła się firma, która w dużej mierze sfinansowała podróże i pobyt Gaworskiego za granicą. Zawodnik zrewanżował się doskonałym występem. Jak napisał na swoim blogu, ciężka praca włożona w przygotowania dała wymierny efekt. W rywalizacji indywidualnej Gaworski zajął 3. miejsce, czyli wywalczył brązowy medal. Jest to ogromny krok w kierunku awansu na paraolimpiadę. Tym bardziej, że nie każdy niepełnosprawny szermierz mógł sobie pozwolić na udział w imprezie w Hongkongu. Jeszcze lepiej Gaworskiemu poszło w starcie drużynowym. Wspólnie z kolegami zdobył srebrny medal. Floreciści po zwycięstwach w ćwierćfinale z Włochami, półfinale z Rosją, w finale przegrali z Chinami 24-45. 2 medale jednak jadą do Wrocławia. Ze srebra i brązu na pewno możemy być dumni. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl.